Dzisiaj na Brooklynie i to jest, kurczę, Manhattan Avenue. Nie jedę chłopak, on mi w ogóle tu walczy. Nie biurek nie starczy. Ty daj na wszystkich i nie załapią szrapie długich łyski. Jeff, dzisiaj taki temat nieboksterski. Opowiadałeś ostatnio o swoich kontaktach z artystami hip-hopowymi. Były zdjęcia z Tupakiem, był ten wyjazd z Popkiem do Molo, tak? Było to wideo, te wszystkie wideo. No i ludzie się pytali, skąd to się wzięło, skąd się wziąłeś w hip-hopie, bo obok się już opowiadałeś. U mnie to powiem ci, jak było najpierw, a potem ty będziesz rozmawiał, jak ty to wszystko pamiętasz, bo pamiętasz na pewno z drugiej strony. Ja pamiętam tak. Był MC Hammer, tak jak mówiliśmy, ustaliśmy przed chwilą, 91, 92 rok. Ja pamiętam, nie wiem, to chyba była jakieś tam wczesne liceum albo podstawówka. Miałem taką koszulkę Rap is OK i tam jakieś teksty chyba z MC Hammera były. I potem pojawiło się w jakimś piśmie w Polsce tekst o Vanilla Ice chyba był potem. I był taki tekst, pamiętam, że chwieje się tron MC Hammera, na pojedynek wyzywa go biały raper Vanilla Ice. Nie wiem, który to rok był, a w Polsce potem się zaczęło u mnie wszystko od Color Shocku. Była taka audycja Bogna Świątkowska, nie wiem, czy kojarzysz, prowadziła. Razem z nią prowadził tę audycję, był tam DJ Sebastian wtedy, potem był Volt, a potem to był DJ 600 Volt. I tam w tym, słuchaj, w tym Color Shocku pojawiło się i był Tede, jeszcze chyba jako I Am Kilohertz, nie wiem, czy numer razem, to chyba jeszcze wtedy nie było. Albo był chyba DJ 600 Volt, jeszcze jako Sebastian. Był Tede, no i potem jakoś to wszystko poszło, nie? No. A kiedy, a ty jeździłeś na koncerty, tak? To jest pierwszy. Ja powiem, u mnie zaczęło się tak, w szkole Junior High School. Junior High School to jest klasa do 6., 7., 8. klasa, bo masz do 12. klasy high school, masz Junior High School. Ja miałem 14-15 lat i w mojej szkole Junior High School w starych czasach była leciutko segregacja. Miałeś lunchroom, kafeteria, tam gdzie wszyscy mieliśmy przerwę na lunch i są stoliki. I na każdym stoliku miałeś tak, grupami, miałeś tak, jeden stolik w tyle murzynowo, drugi stolik było latynosowo, potrykańców, było Greków, Włochów, amerykańscy pod tytułem, miałeś dziwne, miałeś w tamtych czasach, miałeś metalowców, ci co słuchała Metallica, wiesz, AC/DC, Poison, Motley Crue, takie, wiesz, takie zespoły. No i były jeszcze takie pop, wiesz, białasy. A ja w moim świecie, młody jakoś, mi się podobało, co ci murzyni robili. One zawsze było banging na lunchroom banging, beatbox, freestyle. Ja się dołączyłem się z chłopakami. Zacząłem z nimi kibać, wiesz, i tam zawsze z nimi, wiesz, kolegować się, zacząłem freestylować, pisać wersy, teksty. I najlepsza akcja w mojej szkole, ty mówisz, że MC Hammer, był taki zespół trzecia baza, Third Base, nie wiem jak pamiętasz, jak zrobisz research, Third Base, był MC Search i Prime Minister 15. Prime Minister 15, jego mama pracowała w naszym szkole, jedzenie nam dawała, w tej kafeterii, tam w tym, ona była jak kucharką, jedzenie nam dawała. I on przyjeżdżał. Ja się zgrałem się z nim, bardzo dobrze skolegowałem się. Jego ekipa był Constipated Monkeys, tam był Curious George, Lord Sierre, spora, wiesz, ludzi. Tak samo później dołączył się do tej ekipy Fat Joe. Pierwszy rani to był Big Puncher, nawet przed Fat Joe. Big Pan, Fat Joe. I to była taka ekipa, wiesz, młodzież, wiesz, on był z Bronxu, on był z Brooklynu, my z Brooklynu. Ta szkoła na Green Pointie to było Junior High School 126. A później jak poszliśmy do high school, już high school to już masz, no, te 16 lat, 17. Ja zrobiłem mój pierwszy fałszywy dokument, by mógł wchodzić do kluba, bo kluby były od 21 lat. W Nowym Jorku, w Stanach jest od 21 lat picie i do klubów wchodzenie 21 lat. Ja zrobiłem mój taki dokument, załatwiłem i chodziłem. I mój pierwszy koncert, który ja tak poszłem, to był Public Enemy, Ice-T i pam, 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 pam. I chyba Run DMC też na tym koncercie było. To było w klubie Ritz, taki mały klubik Ritz. Na jednym koncercie były takie trzy zespoły? Stary, jak ja ci powiem historię, to za głowę się złapiesz. To, co było w moich czasach, to było piękne historie. Hip-hop to był... Tylko ja mam... Ja już mam napisane tu wszystko. Wszystkie nasze trasy, wiesz. Opcja jest taka, gdzie... większość moich rzeczy z hip-hopu to było na MySpace'ie. Ja nie mam kodu MySpace. Już nikt nie MySpace nie ma. Ja wszystkie moje zdjęcia mam na MySpace'u. Ja rozwam koncerty. Robiłem i wszystkie ulotki... Ja mam oryginalne ulotki.
plakaty, wszystko mam w domu. W Nowym Jorku pod łóżkiem mam takie kartony, mam albumy, wszystkie takie rzeczy, wszystko jest. Ja głupi, nigdy nie skanowałem tych rzeczy i to jest głupota z mojej strony, naprawdę głupota. Ja siedzę w boksie już 12 lat, wiesz, ja mam parę fotki, parę znajomi artystami, ale wracam do tego. No i jak chodziłem już do high school, w naszym high school to samo. Z tej szkoły, gdzie ja chodziłem, to z dwóch moich koledzów, moich murzynów, ja mam czarnuch, ale nie wiem, w Polsce wam muszę mówić murzynów, nie wiem, u nas ta. No i dwóch tak samo do tej szkoły poszło. I to był LaGuardia Community College i tak samo Music and Arts. Dwa szkoły. Ja złapałem się na dwa szkoły do high schoola. I ci powiem tak, w moim high school, gdzie naprawdę dużo artyści było, dużo ludzi weszło z tamtą, miałeś Pumpkinhead, Black Attack. Dzisiaj jak zrobię zadanie, to nawet ta Jennifer Aniston skończyła szkoły, ta z Friends, Nicki Minaj, Adrian Brody, aktorzy, dużo ludzi tam, chyba Al Pacino nawet z tej szkoły. Masa ludzi z tej szkoły weszło, wiesz. Ja w moim świecie byłem, gdzie ja z moimi murzynami kibałem, chodzimy na koncertach. I on jest zawsze tak samo, freestyle, beatboxy i zacznie nagrywać. On zaczął nagrywać. Ja nie podchodziłem do tego poważnie, do nagrywania, bo ja w tamtych czasach, jak ty mówisz, MC Hammer. No MC Hammer to miałeś Vanilla Ice. Miałeś Third Bass, Beastie Boys, no i Half Spain wyszedł. Momentalnie, bo na początku było tak. Był Beastie Boys, Run DMC, wiesz, Rani to był Afrika Bombata, z Bronxu Hip Hop. To byłeś to, wiesz, KRS-One, tak? Boogie Down Production. Tak, KRS-One, to wszystko, wiesz, Grandmaster Flash, Cold Crush Brothers. Cały stary hip-hop, który weszł ranie z Bronxu weszł hip-hop. I później miałeś Queens, Queensboro Bridge, miałeś Brooklyn, East New York, Flatbush. No i Nowy Jork to był śmietanka z tego hip-hopu. Hip-hop weszł z Nowy Jorku. Od nas, z Nowy Jorku weszł. No, Wu-Tang Clan potem był jeszcze, nie? Dochodzimy do tego wszystkiego. I opcja taka, gdzie w mojej szkole to był Black Attack, Pumpkinhead, Chopnick Brothers, Missing Link, MIA, Steve Austin, który ja brałem go z nami, no tutaj teraz nawet do Polski brałem z nim, tutaj grałem koncerty, polscy Steve Austin. To co mówisz o Tedzika, razem z Tedem trzymałem się. Dojdziemy do tego. I opcja jest taka, gdzie to wszystko było piękne i moja pierwsza trasa, którą ja byłem, złapałem się, to w tej szkole moi chłopaki Chopnick Brothers, kumple, moi koledzy, oni nagrały taką demówkę. 5-6 kawałki. Wytwórnia Stepson Records popisała ich. Stepson Records to było pod Public Enemy. Public Enemy Bill Stephanie. Bill Stephanie, który był ich menedżerem, on zrobił taką wytwórnię Stepson Records i on ich popisał. I tam wydał taki, wiesz, taką demówkę, taki single, 5 piosenki. I ten single weszedł na billboardzie i wysłał ci fotkę tam. I tam był Easy E i potem, kura, pod Easy E był Chopnick Brothers. Piosenka Back to Hip Hop albo Pure. Tam jest ta fotka, jak zobaczy billboardzie. I opcja jest taka, gdzie i zrozumiał trasę. I on znalazł artystów. To był moment, kiedy on się podzielił się z NWA, już nie działał z NWA, i poszedł jego własną drogą. I on się złączył się z Bontax, on złączył się, on znalazł Bontax i Harmony, Drew Down, parę artystów. Taką samą trasę zrobił i zabrał nas. Ten, Chopnick Brothers. A to zachodnie wybrzeże przecież, nie? Wiesz. On z Kalifornii. Byliśmy jedyny zespół z Nowy Jorku na tej trasie. Jedyny zespół. Trasa zaczęła się z Florydy. Pojechamy busem do Florydy, z Florydy, całą Amerykę. Ja miałem 19 lat, 18-19 lat, od razu jak skończyłem high school. I całą Amerykę zrobiłem, gdzie zacząłem z Florydy, całą Florydę, aż do Kanady, całą Kanadę, później na dół West Coast, Kalifornię i później cały środek Ameryka, aż tam do Chicago i z powrotem aż do Nowy Jorku doszliśmy. I cała trasa. I to był Easy. I święte pamięci Easy. Napisane. Zobacz, ta trasa była, zobacz, to było 94 rok, Back to the Hip Hop, Pure wydały, od razu po tej trasie, 5 miesięcy po tej trasie Easy E umarł. Właśnie tak, gdzie na tej trasie, gdzie on to miał tyle groupies, bo to był NWA, to było potęgła. Jak my wjeżdżamy, my to byliśmy pionkami, wiesz, my to, no my, ja to byłem tylko managerem, road manager. No nie byłem managerem, tylko road manager. On mi dał taką sywę road dog, powiedział, że jest naszym road dogiem. Na początku zaczynałem nosić gramfony, wiesz, tu, tam, wiesz, kura, rzeczy z nimi jeździć. Później nauczyłem się, jak być managerem, jak pieniądze dostawać za koncerty, jak dzielić to z zespołami, dawać im za, wiesz, pokoje, hotele, jedzenie, per diem, to wszystkiego. Uczyłem się tego krok za krokiem. Miałem 19 lat i po tej trasie Easy E umarł, święte pamięci, z hip-a. No.
On chyba na HIV umarł, nie? Easy. Tak, na HIV-a umarł. On umarł na HIV-a. I to, co mówię, gdzie na tej trasie, to co noc, jak wracamy do hotelu, to w lobby, jak ci mówię, było z 20, i to zima była, z 20 kobiet, futra, opierdolę. Człowiek, on tylko wchodził, on z jego ochroną, mały, on był mały knypek, taki mały, co to mówię, ziomek, mały. On wchodził i tego, paluszy, ty i ty. I brał. Ja tylko pamiętam, do dzisiaj mam to w domu, wytnięte, bo ja byłem jak jestem. Mój wujek Henryk Wojciechowski, świętej pamięci. Mój wujek Henryk Wojciechowski wszystkie bokserskie akcje wycinał. Wszystkie wycinki z gazetek, co było, wiesz, jakieś tam opisy i albumy. Ja to sam zrobiłem. Mam to w domu w Nowym Jorku. Mam takie albumy. I wytnąłem, jak Eazy-E umarł, a później następny dzień albo dwa dni była największa liczba, gdzie kobiety poszły sprawdzić się na nieśmieszne, na HIV-a, gdzie poszły, bo on człowiek, on całą rękę, on jeździł, wszystkie koncerty. Wracamy do dobrego czasu. No i co? To była moja praca, pierwsza praca, gdzie ja byłem na trasie z Chopin Brothers, pracowałem z nimi. I przez Chopin Brothers, tak samo Pete Nice z trzeciej bas, third bass, poznałem Lod Sierra, który on znał Lil Dapa, Lil Dap z Group Home. I poznał mnie z Lil Dapem. Lil Dap z Group Home, on był z Gangster Foundation. Później poznałem Guru z Gangstara. I ja później pracowałem z Lil Dap z Group Home. I później były trasy, patrzę się na to wszystkiego, bo jest tego tyle, gdzie, tak, bo 95 Eazy-E umarł, Group Home wydał płytę 95 rok, pierwszą płytę, Lod Sierra dokładnie mi dał tą, która poznał mnie z nimi. No i była pierwsza trasa, ci tam wysłałem. Tak samo w tym czasie był Soul Assassin Tour. Tak samo 93 rok była trasa Soul Assassin, który na tej trasie Assassin, to ja... Soul Assassin to jest House of Pain, Funk Dubious i Hooligans. Jeszcze lepsza akcja. Hooligans to był dwóch taki białasy, młody knypy. Ja miałem 19 lat, a one miały po 15, może 14 lat. Małe gnojki takie. Alchemist, Al Mamem, jeszcze nie był alchemist, on był Mad Skills chyba jego imię. Mad Skills, Mad Clays, już nie pamiętam łysywy. I Scott Kahn, James Kahn, jego syn. James Kahn, aktor z Krzesnego Ojca, jego syn. I on rapował z nim. On miał ten zespół Hooligans. Ja z nimi skolegowałem się, gdzie wracam do Lil Dapa z Group Home. Lil Dap z Group Home zabrał mnie na trasę, gdzie było Smoking Grooves trasa. Smoking Grooves trasa, który ci wysyłałem fotkę plakata, bo jeden rzecz mogą znaleźć, gdzie to było na tej trasie, był Public Enemy, Cypress Hill, nie było Fugees jeszcze. Fugees był Refugee Camp, to był Wyclef, on zrobił taki mały zespół Refugee Camp, jeszcze nie było Fugees, był Busta Rhymes, Gangstar i Black Eyed Peas, jeszcze nie było Fergie, nawet Fergie jeszcze nie było. I tam nie było i byłem na tej trasie. Ja byłem z Lil Dapem, bo Lil Dap, on robił podbicia na górę. On był jego hype manem. On tam dwa piosenki nagrał i jeszcze jego płyta była w trakcji do wydawania. Tam jeden single chyba wydał. Albo tak, Superstar już wyszedł i Living Proof. I momentalnie na tej trasie ja zrozumiałem akcję, że to było duży koncert, taki w amfiteatrach. Po 5-10 tysięcy ludzi na dworze amfiteatrach, cała wakacja trasa, a ja robiłem after party. Ogarniałem, czy w klubach after party, czy Lil Dap występi i on będzie rapował, bo on jak hype manem dostał jakieś tam pieniądze, ale to nie było jakieś tam fenomeniczne, wiesz, tam gangster zarabiał, święty pamięci guru. Zobacz, wszyscy moje, jest to smutna sytuacja. Ludzie, które ja przeżyłem w tym hip-hopie, w mojej szkole Pumpkinhead, który wychowałem się z Pumpkinheadem, święty pamięci, nie żyje. Guru, święty pamięci. Tupaka poznałem przez Lil Dapa. Lil Dap z grupą, to on tak żył z Tupakiem. Tak samo. No, na trasie byłem z Eazy-E prawie, nie wiem, ta trasa była 2,5 miesiąca, cała wakacje. Jeff, weź w ogóle mi powiedz, sorry, przy okazji, jak przy Tupaku jesteśmy, kiedy robisz to zdjęcie z Tupakiem, bo to jest kurde coś co ja pewnie wielu ludzi chciałby mieć w Polsce. 18 lat miałem, 18 lat, 93 rok, Lil Dap, tak, dokładnie, przez 15 poznałem go, tak, 1993, Lod Sierra from Pete Nice i poznałem go kura i te akcje. Lil Dap był w studio, Unique Recording Studio. Unique Recording to jest fenomeniczny studio, już nie ma go. Już go nie ma. To jest piękne studio na Manhattanie. Był. Najlepszy tam Fysy nagrywał. Jak ja mówię ci Fysy, to Fysy. Rolling Stonesi, New Kids on the Block,
Teraz akcja. To jest piękna sytuacja. Jesteśmy w studio, był grupką, był tak samo guru, był sporo ludzi. Jesteśmy w studio i oni nagrywały materiały. Ja jak już się zrobiłem z Ludapem, jakby jego road managerem, że wiesz, wkręcił mnie, bo Jeff jest w naszej ekipie. Bo już Trouble Brothers, Trouble Brothers miało wydać tą płytę, ale Bill Stefnik wydał taką drugą artystkę, Miss Jones. I przez to, że on wydał ją, a nie wydał Trouble Brothers, kiedy on wydał ją płytę, to momentalnie pół roku później Wu-Tang Clan weszedł. A ten zespół Trouble Brothers to było tak samo jak Wu-Tang, taki zespół i one były przed Wu-Tangiem. I już nie dało się, już wiesz, Wu-Tang weszł na świat i one, gdzie my wejdziemy z płytą, gdzie powiedzą, gdzie jesteśmy, jak się mówi, sell do kura Wu-Tang, wiesz, ten zespół rozpadł się, wiesz, Trouble Brothers, to był zajebisty zespół, zajebisty ludzie. I z Tupakiem było tak, jesteśmy w studio, Unique Records Studio, tam były trzy pokoje, no, trzy pokoje studia. I wejść do tego pokoju, do tego studia, to window i musisz mieć no, taki jak kod do tych wejścia, no, kartę dostawałeś. Miałeś A, B, C, były trzy pokoje. I jak miałeś ten pokój, to nie mogłeś wejść do drugiego pokoju, bo były zamknięte, wiesz, to bo wiesz, wszyscy inni artyści były w tych innych pokojach. Siedzimy w tym studiu, nagrywają, weszło tak, gdzie skończyły się blanty. Skończyły się blanty. I blanty to są cygary. Nie, bo wy tu macie inny świat. Wy wołacie blanty, ganja, jointy, to nie są, wiesz, joint, blant jest blant. Przepraszam na ten temat, ale to są fakty. Wiesz, ja już przez tyle lat już nie palę. I to było cygara, Philly Blunt. I skończyło się nam. Skończyło się z tym, ja jako road manager, no to moja robota iść. No to ja zjeżdżam windą. Zjeżdżam na tą windą i to przez garaż. I w tym momencie Tupac wjechał Stretch z Naughty by Nation. One miały studio B, inne studio. Nie wiedziałem o tym, nikt nie wiedział. I wiesz, zobaczyłem się, a ja już go znałem, wiesz, na te czasy nie było komórki z telefonami, wiesz, nic nie było. Musiałeś mieć aparat, który aparat to musiałeś mieć Minolta. Miałem taką Minoltę, taką czarno-białą, robiłem zdjęcia albo Pentexa, ale to na film. Ja lubiłem robić zdjęcia, wiesz, klisze, wywołanie, takie rzeczy, to uczyłem się w szkole nawet. Muzyka i wywołanie zdjęcia. I momentalnie sytuacja taka, gdzie on weszedł i jak zobaczysz tej fotce, zobacz, co on ma w prawej ręce. On ma blanta w tej ręce. Na tej fotce, co ja jestem z nim, w prawej ręce on ma blanta, ofartego. Już ma ofartego, przygotował do kręcenia. Powiedziałem, gdzie Ludapie w studio. I w tym momencie kobieta weszła z windy i ona była z Rolling Stone Magazine. On miał chyba trzy aparaty. I ona mówi, zacznie go opierdykać. I kurwa, człowieka, już na ciebie 2 godziny czekam, bo miał sesję robienie. On nie poszedł tam nagrywać, tylko sesję robienie, kurwa, jakieś fotograficzne w tym studiu. I on, wiesz, tam, a ja mówię, daj pani, uspokój się, zrób mi tu fotkę. Bo ja, kurwa, wiesz, zobacz, jakby ona nie zrobiła tę fotkę, aby kurwa nigdy nie miała tą fotkę, kurwa. I ona tak patrzy się na mnie, uspokój się. Zrobiła tą fotkę. Zrobiła mi tą fotkę i dała mi na koncercie, może 3 miesiące później, kliszę, całą kliszę, bo tam zrobiła tą fotkę i tam było chyba Threads Naughty by Nature. Zrobiła mi to na kliszę i dała mi to. Na koncercie już nie pamiętam, może było Public Enemy koncert, no, to już było na jakimś koncercie. Ona miała to, wiesz, ona na plecach zaszła pracę i miała to w kopercie i dała mi to. Fajna kobieta, zrobiła z tej magazyn. I oprócz studiu B, ja powiedziałem, gdzie chłopaki są w studiu A. Ja patrzę, wychodzę, a tam kobiety stoją na dworze, wiesz, białe laski, masa kurwa laski. I znaki. No kids on the block. No kids on the block, we love you. A w studiu C, no kids on the block nagrywały. No kids on the block w studiu C nagrywały. Tam był Donnie Wahlberg, Mark Wahlberg też był. Tam poznałem Mark Wahlberga, w tamtych czasach poznałem Marka. I on nagrywał w studiu C. I weszło tak, gdzie w korytarzu był taki pokój, gdzie był bilardowy stolik. My wszyscy się złączyły się w tym pokoju, w tym bilardu, gramy. Donnie Wahlberg przyszedł, wszyscy zgrały się i zaprosiły nas na koncert. Gdzie poszli, w tym samym dzień one grały koncert w Madison Garden. My wszyscy poszli na ten koncert, całą ekipą poszliśmy, kurwa, z Tupakiem, Naughty by Nature, jak tam było. No, wszyscy, cała ekipa, wszyscy poszli, na chłopaki Trouble Brothers, wszyscy poszli na ten koncert. Ja robiłem takie akcje, jak grały chłopaki koncerty, to ja dostawałem zawsze może dwa akredytacje. Ja na 2 akredytacje wprowadzałem pół Brooklyn, Blazy, wszystkich ziomków. Ja pamiętam, Evlas do mnie mówi tak, że jak on tutaj, wszyscy są w pokoju? Co? Mówi, ale tu miałeś tylko 2 wysiłki. No i co? Jeden dał drugiemu, ten drugi, to drugi, wszyscy wchodziły i siedzimy w pokoju. Wracam do ale to, wiesz co, ja ci powiem, że tak wchodziliśmy kiedyś na galę. Na gale w Spodku była taka gala chyba Gołota Adamek.
Teraz wiesz, teraz są te zawieszki takie na ręce, nie? Zawieszki, teraz są te opaski teraz. Kiedyś były tylko te takie zawieszki. Akrylaty, wiszące. No to my na, też faktycznie na te dwie zawieszki, na tamtej gali chyba nie jest 10 czy 12 osób, co służyliśmy, bo to wiesz, wychodziło się, wprowadzało, wychodziło się z dwoma, osoba zakładała, wchodziła, potem się wychodziło znowu z dwoma. Tak to wyglądało, nie? Piękne, dobre czasy. Dzisiaj Andrzej Rodzej ma urodziny. Wracamy do tego. No i co? No to było to. Później była ta, co mówiłem, ta trasa, ten Smoking Groups trasa. Była Solsa z tą trasą. Ja poznałem Alchemista. Alchemista poznałem bardzo dobrze, gdzie Alchemist, ta płyta też im nigdy nie weszła. Hooligans, tam weszły dwa single, nigdy nie wydała się ta płyta. Nigdy nie wydała się płyta. A Alchemist, on z Kalifornii. Ale poczekaj, czy Hooligans to młode dzieciaki były, nie? 14 lat, dzieci. 14 lat. Ja im pomagałem, kurczę. Pierwszy raz usłyszałem te głosy, to myślałem na początku, że to kobieta śpiewa. Już pierwsze wersy. Ja w ogóle podłożyłem kiedyś jakiś kawałek Hooligans pod jakiś trening. Wiesz, robiłem na Rig Polska jakiś tam montaż treningu i wpadłem na ich kawałek tam przy okazji też. Mówię, akcje, wiesz, gdzie Hooligans, wiesz, młody koty były, wiesz, młody chłopaki. A ja, mi się bardzo, wiesz, podobał. Mi się album, on jest do dzisiaj honorowy, jest charytatywny człowiek. I teraz on jest Eminem DJ, on się wybił się pięknie, ale wiesz, pracowity chłopak, bardzo pracowity chłopak. I pamiętam na koncercie w Roseland, ten Soul Assassins, zespół Young Black Teenage przyszedł, taki drugi zespół. Było pięć takich białasy, ich nikt nie szanował. To były, wiesz, Celdo raperzy, który miał taki jeden single, taki hitowy, Chapter 40, Twist of the Cap, number one bullshit. I oni przyszli na koncert. Jeden z nich skoczył do Alchemista, coś tam, jakąś akcję było, coś tam było. A ja byłem ja, tak samo Max był, Pharaoh and Diesel, Pharaoh and Diesel from the Bronx, two crazy, crazy motherfuckers. I człowieku, jak on zobaczył tą akcję, to Pharaoh Diesel ustawił tak, a Cypress Hill był jeden zespół w tamte czasy, jak jeździł na trasę, to miał jednego policjanta off duty na trasie z nimi, który wiesz, normalnie w ciuchach, normalnie, wiesz, miał giwerę, wiesz, tego badge, bo sobie są miały duże problemy, dużo, wiesz, zawsze były jakieś tam, wiesz, to zawsze chciał skoczyć do ich albo do Avalasy, zawsze to chciał akcję robić. I sytuacja taka, gdzie, no, a tam było sponsorowane przez Red Stripe. Red Stripe to piwo, są takie małe piwka. Tam były świetniki, full lód, wiesz, i te piwa. I wtedy to poszedł do Jomblat Indy, tam do Camrona, tam otworzył piwo i daje mu, a ten nie, ja nie chcę od ciebie piwo. A drugi podbił mu i kurwa, dostała tak w trąbę ci z Jomblat Teenagers, gdzie ten policjant przyszedł, drugi policjant się przyszedł, skuły ich i wyrzucili, normalnie wyrzucili. No ja tamtym czasem salem jestem, kurwa, słuchaj, jestem jakiego wujek, kurwa, powiem, wiesz, taki, wiesz, no już, no tak, już przez tyle lat nie trzymamy się razem, już, bo on się już na inny poziom poszedł, a tamtym czasem to on mieszkał na Prince Street, na Prince, NYU, chodził do NYU, chodził do szkoły. Więc wiesz, kombinował chyba, bity robił, kombinował. Jego pierwszy kawałek, który on realnie bit zrobił, to był na Lil Dapa. Na Lil Dapa z Group Home. Później Lil Dapa go poznał w Prodigy z Mobb Deepa. Prodigy święty pamięć, o, następny. Ja pierdę, jesteś znajomy. Jezu, ufa. Pukasz. Zdrówko. Dzisiaj piątek. Mogę go wypić. No i on ci tam niż ludzie. On się rozwinął się. No, Alchemist rozwinął się. I jak mówię, byłem na trasie dużo razy Gangstar z tym Hospainem, Cypress Hillem. Ja poznałem się z Everlastem. Wiesz, Eryk to na początku był takim wspaniakiem. On mówił, wiesz, to był świr. To był naprawdę konkretny świr. Wspaniakiem, wiesz, odwalał dużo razy numery, gdzie... Powiedz, zacznijmy, powiedz, bo wiesz co, ja miałem taką fazę, że przestałem słuchać hip-hopu w jakiś tam, nie wiem, jakoś tak na początku studiów czy coś, ale potem była jakaś taka historia chyba, że Everlast miał spinkę ze wszystkimi. Było coś takiego, czy nie? On miał problem, on miał duży problem. Dam ci kurę akcji. Oglądałem teraz jego, Talib Kweli taki podcast, no. Z nudy to wiesz, tam siedzi i oglądam te podcasty teraz. Nie, co może innego robić. I on tam był na tym pokazie. I on mówi, że on miał wojnę z Eminemem, bo gdzieś tam Eminem jakiś koncert był, coś tam w korytarzu on był, jeden go przeszedł i jemu rękę nie dał, i on piony nie dał. I on się w kurwie, wiesz, ten jemu rękę nie dał, wiesz, Everlast myślał, że on jest, nie wiem, może Bogiem, kurwa, w tamtych czasach, wiesz, kurwa,
A Eminem ola go totalnie, bo miał go serdecznie. Powiem tak, Everlast to był kawał hu, bo były takie momenty na trasie, że mnie też mnie wkuł dużo razy, bo dużo razy, gdzie pobijał ludzi, kibicy i zdjęcie chciałem z nim zrobić, wiesz, i tamte czasy to były te jednorazówki, aparaty, albo toś miał, i dałem mi aparat, zrobić mu fotkę. A on robił taką akcję, gdzie zawołał jakoś, kurwa, tam, yo, i ty, jak robisz zdjęcie, on tak zrobił, że ty by zawrócił twarzę, na jego popatrzył się i stryk zdjęcie. I on taki, wiesz, jaja robi, gdzie on odpierdala takie numery, gdzie z ludziami. Taki jest ten świat. No, tak jak teraz powiem, przez ten cały okres, jak siedziałem, jeździłem z nimi na trasach, tu działam, to tak samo działam na Griponcie. Na Griponcie były kluby, małe bary. Ja robiłem hip-hopową imprezę. Ja, w tamtych czasach to były zespoły jak Stachurski, jakieś tam inne, przyjeżdżały, wiesz, z Polski. To ja tego nie dał się słuchać. U mnie to, wiesz, ja tego nie mogłem, wiesz, tego, nawet ten disco polo, był taki okres, który z moją żoną to dopuściłem tego do mnie. Powiedziałem, dobra, posłucham tego, ale już teraz jak słucham tego, my nie. Przepraszam, ale ja tego nie da się słuchać. Tego, kura, te oczy zielone, tego wszystkiego, to już jest, szanuję Zenka, to dobry człowiek, kura, tego wszystkiego, ale już to jest, tak jest wszystko. Ja lubię muzykę na głowę. Jeff, a jest w ogóle publika na ten, na hip-hop w Stanach Zjednoczonych, ta Polska? Jak ja robię... Trochę tak teraz zrobiłeś. Trochę tak teraz zrobiłeś. No, tu napisane. No. Pierwszy zespół, Kalibry 4 sprowadziłem. Warszawski Deszcz. Później Kazika, pomagałem, później Hej, PFK Kompania, później Ostry, Olsen Fu, PZ Mało Lat, Boryksona. Boryksona to chyba trzy razy nawet był u mnie. Skolegowałem się. To wszystko się zaczęło się, ja poznałem polskiego hip-hopu, jak przyjechamy pierwszy raz do Polski, ten filmik, to Rap Kanczapa. No właśnie. Ja tam jest, z Ludapem, tam jest, jesteś jako tam... DJ-em, z Ludapem, bo ja byłem wszystko. Ja nie byłem tylko menedżerem, ale byłem DJ-em, wszystko co się dało, bo robota jest robota. Mnie rozpierdyka, jak są ludzie, którzy, wiesz, mówią, że to nie jest ich robota, tego nie będą robić, tego nie jest, to nie jest ich robota. To nie. Ja patrzę na wszystko, gdzie robota jest robota, się wszystko się robi. Się robi się, jak jesteś dobry w tym, masz jajc, się ogarnia i się robi. I co? Byłem w Rakanczapie, tam w Wujek sam zło mówić, gdzie pierwszy raz za granicę zespół tutaj u nas w Polsce. To fakty, no byłem pierwsze razy w Polsce. No ja poznałem Boryksona. Pierwszego rapera, który ja poznałem, to był Boryksson i DJ Felixa z Kalibry 104. Tych dwóch. DJ Felix z Kalibry 104 i Boryksson. Boryksson z Kielc, DJ Felix był z Końskie i DJ Bart tak samo. DJ Bart z Kalibry 104. Dwóch było fajna akcja. Dwóch DJ-ów. Był Abradab, Joka. To Magik już odeszedł, do nich już nie było. Jeszcze żył na świecie, ale nie było go w zespole. No i co ci powiem, no. Ja pamiętam, przyjechałem do Polski, mi się tak spodobało, że zostałem. Ja zostałem w Polsce prawie całą wakację. Przyjechałem, zostałem i byłem z Kalibry 104 na Opole, festiwal, później jeździłem z Kalibry 104 i na Soporcie, grałem przed nimi. Na Soporcie powiedziałem, wiesz co, nie miałem koncerty wakacji, bo pierwsze wakacje, które Group Home nie miał żadnej koncerty wakacji, bo Load Up, to była opcja taka, gdzie Melancholy z Group Home do więzienia poszedł. I to było realnie jedyne, tak, dwa koncerty, było Warszawa i Kraków. Ja tam do czasu Luda powiedział, wiesz co, wakacje, tak samo w tym czasie urodziło się mu dziecko, i powiedział, że wakacje nie gram, nic. Ja zostałem w Polsce, no. Człowiek, ja zostałem w Polsce, chyba z 5 miesięcy zostałem, normalnie żyłem w Końskiej, pierwszym mieszkałem w Końskiej, gdzie DJ Bartek z Kalibry 104 zapił mi mieszkanie w Końskiej mieszkałem tam, a później mieszkałem w Areliksie. Kozaka, to jest właśnie. To jest w ogóle historia, bo Kozak to jest w ogóle jak człowiek legenda w polskim hip-hopie. Mieszkałeś tam u niego ten w Eric Studio. Mieszkałem na dole w tym studio. Tam były dwa fotele i tam wszyscy nagrywały. WSP, czyli chłopak Śródmieście, no wszyscy tam kurwa przechodziły. Warszawski Deszcz. No, Boryksson. I to był taki okres już Warszawski Deszcz już weszł płyta. Ta płyta weszła i to był okres, kiedy Tedy i Boryksson nagrywały ich pierwsze solówki.
I pierwsze solówki nagrywały. Powiem ci fan historię. Ja pamiętam, gdzie ja przywiozłem. Ja byłem fanatykiem zespołu Kuku Kali, 36 Mafia. Mas takiego bounce. Muzyka bounce. Miałem CD ze mną. Pamiętam, gdzie Kozakowi puszcza to. On tak siedzi i mówi, o kurde. I on zezwonił do Volta, do Oszka. Pamiętam, do kogo jeszcze. Wiem, do Volta i do Oszka. Przyjeżdżaj się szybko. Z moimi płytami je rozdaję. Masz się robić takie podkłady. Takie są bite. Człowieku, gdzie momentalnie pierwszy piosenek, który nagrałem w Polsce, to byłem z Borgsonem. I tak samo Onar na piosenku, nie ma szans grać z nami bounce. Nie ma szans grać z nami bounce. Ratetnie, na tej pierwszej płycie Borgsona. Gdzie sprawdziłem tam inną muzykę, bo powiem tak, ja miałem inną wizję. Jak ja patrzyłem na ten polski hip-hop, który ja kocham. Jest zajebistą muzyka, jest naprawdę fenomen. Jak ja słucham teraz starodawny polski hip-hop, to jest jedzenie na mózg. Są teksty konkretne. Ale u mnie to było takie trochę leciutkie, smutne. Trochę, wiesz, tamtym czasem byłem młody kotem. Ile miałem tam? 26 latka. Ja lubiłem się, wiesz, ja lubiłem bounce, ja lubiłem coś innego. I tutaj, wiesz, Borgson zaczął tego nagrywać. Wtedy, wiesz, jego pierwszą płytę nagrał ten sport, już tam, wiesz, nagrał sporo kawałki. Borgson jego płytę tak samo solówkę. No i później Gibbon skład weszedł. Gibbon skład to było, wiesz, Borgson wtedy. Ja jeździłem wtedy z Borgsonem, która po całej Polsce jeździłem z nimi, wiesz. Ja otwieram im koncerty po angielsku, ja rapuję po angielsku. Ja po prostu nie potrafię rapować, ja po angielsku rapuję. Ja otwieram im koncerty normalnie po 6 kawałków moje. Jechałem, oni, a jeszcze ja pobijam im słowami, wiesz, ja po polsku perfekcyjnie, kurwa, gadam. A fajnie na komentach, wiesz, jeszcze tam te komenty, to jest nudy i tam jeden fajnie napisał, co wy gadacie, bo tam jeden powiedział, ale Jeff ma akcent jakiś tam, wiesz, a drugi napisał, ale on się urodził w Stanach, a trzeci napisał, no co, ja znam Polaków, to są fakty. Moja, o, czyli pana dostałem, bo pajac pod sklepem, który zrobiłem koncert Hej, a już miałem następny koncert, rozdawałem ulotki po koncercie i gość już stał przed sklepem, podbijam do jego i daję ulotki. Mówię, ziomuś, zapraszam cię na koncert. On do mnie, like what you talking to me. A tak, wow, my friend. I don't understand what you're saying. What language is this? On, I don't know what you're talking to me. A tak, you don't know what I'm talking to you. Ja do jego teraz znowu po polsku. Mówię, kurwa, ziomuś, ja dziwię po polsku gadam. Zapraszam się na koncert, nie jesteś kurwa ulotkę, to powiedz mi, nie dziękuję, idę moją drogą. A tu był sklep, wchodzę, wiesz, kupić coś. I w tym momencie jego kobieta wychodzi z sklepu, a ja stałem, też miałem parę moich znajomych i on też miał jego znajomych w sklepie, no i jego kobieta wychodzi i daje go skarbie, co się dzieje. Ja tak, no i co skarbi? Powiedz mi, co się dzieje. Zapomniałeś polskiego? Jesteś, ile lat, kurwa, jesteś w Stanach? Ona tak patrzy i mówi, pół roku. One są pół roku w Stanach. Pół roku w Stanach jesteście, już zapomniłeś polskiego i ci wstyd? No do mnie, wiesz, zaczął bluzgać, no i była bijatyka, dostał w pie, a ja dostałem do jego kumpla, jak już tam, nawet nie czułem tego, z butelką dostałem, tulipanem, do dzisiaj mam, ale olasz to. Jeff, jesteśmy przy... tematu. Tak przy okazji, ty słyszałeś ostatnie nagrywki Kozaka? Te takie solowe? Wiesz, co ci powiem, mam kontakt z Kozakiem, Krzysiu, Krzysztofem, słuchałem. Jeden piosenka, bo ja trzymam się do dzisiaj z Cezarem, czy z nim. Tam chyba Cezary nawet nagrał to jakby klip do tego, coś tam. Bo Cezary stara szkoła, który wszystkie klipy kręcił. Do dzisiaj trzymam się. On przyjeżdżał, teraz był w Stanach u mnie. Kozak ma ciężką życie w tym momencie. On tam, jego żona chyba chora. Już było, no, to są personalne rzeczy. Nie wiem. Ma chęć, ale ci powiem tak. Ja też już mam moje lata na karku. Już mieszkam prawie rok w Polsce, wiesz, po 3 miesiące wracam do domu, 3 miesiące i na wakacje ostatnio zrobiłem obóz w WBC w Zakopanem. I jeden z ojców dzieciaków, to też raper, ale taki lokalny na sam siebie, który wiesz, sam wiesz, freestyluje, ale freestyle, fenomen. I co dzień ze mną na bachu. Ja po polsku nie potrafię, po angielsku. I ja po angielsku. I doszło do punktu, to był prawie 10 dni ten cały obóz, 8-10 dni. I tam po 5-6 dzień mówi, że dzisiaj po polsku musisz. I ja później po polsku zacznę wyglądać, no jest. Jego kolega w Warszawie ma studio, gdzie nagrywają. To jest gościu i jego studio blisko tam, gdzie ja mieszkam. To ja chodziłem do studio, ja już nagrałem z 8-9 piosenki już teraz nagrałem. Już mam, ja doszedłem do związku, gdzie jest za darmo. Ja nagram piosenki, 13 kawałki
i z Afryką. Stawimy to na kanale YouTube'owy, na iTunesie za darmo, nie wiem, gdzieś tam, albo w Spotify, nie wiem, gdzieś tam wsadzimy to z Afryką, gdzie to była taka promocja reklamowa. Nie wiem, no, może raktujemy się, może zaczniemy zrobić znowu z koncertem, nie wiem. No, słuchaj, w Polsce będę żył tu, no co, będziemy robić gale amatorskie, no widzisz, jaka jest sytuacja. No, koncerty też nie będą, teraz nie wiem, no, słuchaj, są nudy, trzeba coś robić. Są kura akcje. Ale wracamy do tej starej pity czasu hip-hopu. Poczekaj, no? Bo ja jeszcze mam, bo jeszcze mam dwa pytania a propos Kozaka i Relix. Co sądziłeś w ogóle o tych akcjach? Nie wiem, czy pamiętasz, był taki film o Kalibrze 4, to bardziej chyba o Magiku, nie? Magiku był film? Magiku. No. No. I tam chyba był Kozak przedstawiony w tym filmie, tak? W takim niekorzystnym świetle za bardzo. Chyba... Co? Bo tam było słabo chyba po tym filmie, nie? Posłuchaj, ja mieszkałem 3-4 miesiące u Kozaka w wytwórni i powiem ci, szanuję tego człowieka. To, co widziałem, czy on wszystkim pomagał. Wszystkim, co się dało, pomagał. Wypłacał, pomagał, płyty wytłaczał, wydawał te płyty, jeździł. Tamte czasy to nie było tak, gdzie tak jak teraz, gdzie masz internet i sprzedajesz przez internetu. On musiał jeździć po targach, wiesz, jeździł na stadionach, tak, jak to było, na tam, gdzie, jak się mówi, te stanowiska, gdzie mają na dworze, gdzie sprzedają płyty tego. On jeździł tu i tam, po całej Polsce. I sprzedawał wszystkiego, wiesz, tam tu robił hurtowną tego wszystkiego dystrybucję. On działał cały czas, no. Były ziomki, które przychodziły prawie co drugi noc, komórki sprzedawały jemu, wiesz, tam, no, posłuchaj, no, to jest hip-hop, no, wśród, kurwa, chuliganów byłem, kurwa, no. Słuchaj, ja z moimi ziomkami, gdzie ja wychowałem się, to one są z East New York, mówisz o Wu-Tang Clan, no to Lil Dab, gdzie mieszkał, to na drugiej stronie ulicy to Master Killer z Wu-Tang Clan mieszkał, no i to East New York to było najgorsze, jeszcze do dzisiaj jest jedna z najgorszych dzielnica na Brooklynie. Ja chodziłem z słuchawki w uszach i miałem w dupsko to, wiesz. Idziałem moją drogą, idziałem do domu, pum. Ja serdecznie nie patrzyłem się na niczego. Robiłem swoje. Ja, wiesz, nie wiem, co tam było za drzwiami, ale w tym filmie było, gdzie chyba tam cały czas Magik o pieniądze ciał, prawda, cały czas od niego. I on tam pisał, prawda, notował. Tak, to jest dobra, tak. I to jest to, widzisz, ale zobacz, jaki to jest świat, kolega. Żyjemy teraz w świecie bokserskiego. I też nasi polscy bokserzy też są tak leciutko, można powiedzieć, rozpuszczoni. Mają te stypendiami, mieszkania, coś tam, tu, tam. Dostają sponsorów, które dają im paletami ożywki, jedzenie, kura, cateringi, takie rzeczy. Ja jestem z Nowym Jorku. Nie ma nic takiego. Nie ma nic za darmo. Nie ma nic. Trzeba zapierdykać. Ciężko jest coś ogarnąć. Chcesz coś, to musi ogarnąć. Dopiero jak dochodzi na jakiś szczyt konkretny, to dopiero masz jakiś konkretny sponsorów. Ale też to jest ciężko. A większość naszych bokserzy, no naprawdę, to są social media króle. Gdzie są, mają kurwa parę tysiące followersów na social media, ale są osiągły w ringu. Nic nie osiągły w ringu w większości i mają dostawać rzeczy za darmo, ja bym im dał paletę. Z dużym kartonem. Pusty karton, szoku i list, i karteczka. Ziomek, do roboty. Ciężko robota, wygraj parę walki, dopiero spotkamy się i pogadamy i dam ci, kura, rzeczy do sponsorowania. Ale tak to... No i zobacz, wiesz. I to sama sytuacja z ringu. No. Jeszcze a propos tego hip-hopu, bo mówiłeś tam o stylu rapowania, tak, że to mi się podoba stara szkoła. Zobacz, jak to, co robi Tedę, się zmieniło przez lata, nie? Zobacz, on się dostosowuje jakby do nowej grupy odbiorców, która się zmienia. Co o tym sądzisz? Wiesz, no bo on jest, patrz, zobacz, mija tyle lat, nie wiem, to 20 lat, nie? 94. No stary, to jest ponad szacunek. 20 lat. No szacunek, jest, ale... To jest ponad lat. On jest cały... ale posłuchaj, ale Jay-Z to samo. No. To samo, prawda? Ile lat siedzi na rynku. Ile lat Jay-Z siedzi na rynku, ale jak wydaje płytę, to jest już na inny poziom. Originality. As we always say, I originate, you duplicate. To cholery ja mam duplikować kogoś i jechać na autotunie, jakieś strunie i gwizdać się, i chcę być jak ta nowa generacja. Powiem ci tak, jest nowa fala idzie. Powiem ci, byku, naprawdę, Michał, idzie nowa fala. A wiesz, jaka fala idzie? Pamiętam świetne pamięci, kura Tupaka, zawsze mówią. 360 degrees, 360 obrót. Bo goes one, comes one. I teraz wraca się prawdziwa fala, gdzie zobaczysz, jaki hip-hop wróci teraz. Tak samo boks. Boks wraca
Zobaczę jak boks. Teraz to jest, like I said, this is a blessing in disguise. Teraz może on wykorzystywać platformę internetową, pay-per-viewy, takie inne rzeczy, platformy, które są, które ludzie nie patrzyli się nawet na te platformy tak wykorzystywane, gdzie wszyscy myśleli tylko o stadionach, mieć która masa ludzi, wiesz, w halach tutaj, a teraz to będzie bonus. Te ludzi, którzy będą na halach, później wejdą, to będą bonusy, a teraz trzeba promocja, marketing ostro, internetowo do ludzi, która dojść, która inną drogą. I tak samo z hip-hopem. Wróci się stara szkoła, konkretna muzyka, które będą ziomki musiały pisać konkretne teksty, bo ludzie już mają dosyć tego jęczenie, ten we call it mumble rap. I call it mumble rap, where ma, który, człowieku, brzmi jakby coś miał w buzi, no człowieku. Te czasy, au. Jest jedna sprawa a propos tego, bo takie zdjęcie podrzuciłeś na Facebooku. Jakiś obiad czy coś, kurde, tam jakiś kurczak na stole. Co to jest w ogóle? Bo to wygląda, kto to w ogóle siedzi? To był numer raz, ten był warszawski deszcz. Ja sprowadziłem warszawski deszcz na... Ja robiłem koncerty poprady polskiego. Ja miałem hasło, to znaczy być Polakiem. Robiłem billboardy, plakaty, polska flaga i to znaczy być Polakiem. Pięcie, kurwa, rozwalone, kurwa. Ja czyli my robimy konkretną gangsterkę. Ja miałem taką ziomką, kurwa, który po Greenpointie, gdzie robię takie billboardy, sadzamy potęgłe. Człowieku, nielegalnie, nie mogłeś tego sadzać. A my, billboardy w nocy, druga rano, skrugany, i robimy imprezy. Parada polskiego i za darmo, nie za płacenie. Ludzie za darmo przychodziło i sprowadzałem zespoły z Polski, kurwa, normalnie. Były koncerty w piątek jakiś, a w niedzielę za darmo był bonusowy koncert, czy normalnie impreza, dyskoteka pod tytułem impreza, normalnie dyskoteka, hip-hopowa impreza. Jeszcze jedzenie za darmo miałem. Jedzenie za darmo, gdzie ja, ojciec, miałem znajomy i normalnie 200 gołąbki, 200 krokiety, pierogi, sałatę jeżynową, wszystko i poprady polskiego. Zapraszamy wszyscy poprady polskiego do exitu chodziło i normalnie jest feski stolik i impreza, jedzenie wszystkiego, kurwa. Parada była w dzień i normalnie czwarta godzina się skończyła się parada i tu. I tak samo dzień Indyka, Thanksgiving Day, robiłem koncerty. Sprowadzałem zespoły z Polski na ten, kurwa, ten czas. Przychodziło mi 700, 800, 1000, 1200 ludzi na koncertach. Robiłem w Chicago, w Nowym Jorku, w Kanadzie, w Connecticut. Ja już odeszłem z tego. Jest jeden, który był perkusista w metalowym zespole, przyszedł do nas w 90 lata, powiedział, on tego już nie chce robić, on by chciał złączyć się do nas. Kupił gramofony, ogolił się na łyso, zobaczył, co robimy, teraz on robi koncerty. I bardzo dobrze. Ja życzę wszystkim sukcesu. Ja życzę wszystkim, kurwa, sukces, gdzie wszyscy robią coś, co kochają. Ja już odeszłem tego wiesz, koncertu. Dawaj, opowiadaj mi, co to za zdjęcie. Chcę poznać historię tego swetra. Co to za zdjęcie z Tedem i kurczakiem? No to jest Thanksgiving. Dzień Indyka. U mnie w domu. No. U mnie w domu. Święta Indyka. W Stanach. To w Stanach jest. To jest mój tata. Mój tata kroi tego Indyka. Jedyne zdjęcie. A dzisiaj pisałem do jednego człowieka z tego zespołu. Pisałem i mówię, jak on ma jakieś fotki. I on do mnie pisze, że on ma jakieś tam prywatne z tego. Wiesz, co ci powiem? Smutne jest mi, kurwa, ci powiem. Kocham Polskę, ale jest taki fajny generał. On to powiedział, jak z koszulki kupiłem parę miesięcy temu. Polska piękny kraj, ale ludzie są... Puszczuski jakiś? Generał Puszczuski chyba? Piszuski niby, tak? To chyba... Zgadzam się z nim, kurwa, bo byłem w Niemczech, w Francji, w Rosji, w Hiszpanii, w Anglii i ja do dzisiaj mam kontakty z Cyan Cruz, NTM, kurwa, innymi raperami, wysyłają mi paczki, płyta wychodzi, dostaję kopertę. Do dzisiaj nawet nigdy nie dostałem żadną, kurwa, płytę z Polski. Tyle raperów, co ja miałem u mnie w domu, ugościłem i to, powiem ci jeszcze lepiej, przyjeżdżają do mnie wszystkie te rapery, nie na jeden dzień, albo dwa dni, tak jak nas sprowadzały, kurwa, do Polski, kurwa, gdzie od razu lądowamy i, kurwa, nawet do hotelu nie, tylko od razu, kurwa, do klubu, próbę zrobić, do hotelu i później, kurwa, wieczorem, kurwa, wrócić do klubu i zrobić, kurwa, koncert. Tak, kurwa, traktowały, kurwa, nas, kurwa, wiesz, gdzie najtańszy sposób, kurwa, gdzie sprowadzić w tym samym dzień, zagrać koncert i następny dzień wracać do domu, kurwa. A ja sprowadzałem 5 dni przed koncertem, pokazałem im Nowy Jork, oprowadzałem ich po wytwórniach, tu, tam, po sklepach, winele, płyty, tu, tam, kurwa, prezenty, dostawałem masa rzeczy, kurwa, tu, tam, moi znajomi, czy po Faisal firma, z New York. Pokazywałeś taki materiał, chyba, jak latacie po, nie wiem, to po Brooklynie, czy po Nowym Jorku, tam jest chyba numer raz, tam jest TD, w ogóle to jakiś taki telewizyjny materiał. Warszawski deszcz, to jest to.
Czarek Krzyszewski chyba też jest tam, nie wiem. No Cezary, ja sprowadzałem Cezarego i on kręcił tego, bo ja powiedziałem Cezary, bo Cezary ma tyle materiału, ja mówię, drzew, o ciebie trzeba zrobić dokumentarz. U ciebie trzeba zrobić dokumentarz normalnie, bo no, zobacz, no akurat jest to smutna sytuacja, gdzie nawet wysłać kopertę, płytę, masz, drzew, nowa płyta, nic. Ale wszystkie ogłosiłem, kurwa. Gdzie 5 dni przed koncertem, koncerty jeszcze 2 tygodnie były, bo następny weekend był Chicago albo Kanada. 2 tygodnie były w Stanach. Popka tak samo, tak. Popek, jak miałem go, ja już koncerty już nie dotykam. Never no more. Never. Never no more. Dlaczego? Popsuj mi to. To jest jak, to jest, przepraszam, czy to powiem, to jest jak polski zawodowy boks. Więcej stresu, kurwa, z tego jest... że ja przyjechałem do Polski, amatorski boks. Amatorski boks działam. Amatorski boks. Ale jakiś kontakt masz z tego hip-hopu, co? Ktoś tam, z kimś polskiego? Tam... No. Ostrego mam kontakt, ostry tam, leciutki kontakt. Gdzieś tam akurat spotkam się z nim, tam z DJ Felixem. Ale nie ma. Czy on... Ty dłużej też nie znał? Przez chwilkę? Z Wolixonem? Wolixon też, kurwa, ci powiem, pysy zajmają ich świat. Aha. Nie jest brzydko mówić, kolega. Bo słuchaj, ja ci pokażę SMS i e-maile, NTM, Cyan Crew, z Anglii, kurwa, ten, Slane. Człowieko piszą do mnie non-stop. Yo, how you feeling? How you doing? Is everything okay? Wszystko z tobą dobrze? Nowa płyta wychodzi, bla, bla, bla. Tu? Z nich? Zapominają. Gierba. Człowieku, a kim ja byłem? Nikim, tylko kurwa sprowadzamy, prawda? Promotory jakoś koleżeństwo jeździłem kurwa tu. A pomyśl, jak ich wytwórnia, właściciele, które były z wytwórnia, kurwa. O, daj kurwa, zobacz, kozaka. Szybciej ci dupy robiły, to wszystko warto. No fakt. To ja nie wiem, ja słyszałem teraz, czy ktoś chyba chce o nim, a czy książkę, czy film pisać, wiesz, o kozaku. O kozaku chyba. Powinien. Nawet, nie wiem, wiesz, to... On ma historię... Nie wiem, co zrobił. Nie wiem, czy przypadkiem nie Hubert Kęska coś o tym mówił. Ty kojarzysz? To te wywiady takie fajne robi z Twittera. Tak, znam to. Minął, ale nie jestem na 100% pewien. Ciekawy temat, nie? Bo to jest kurde takie... Słuchaj, ja tu mam temat. My mamy tu temat, bo to jest tylko hip-hopowy temat. A to, co się działo na Greenpointie, stare czasy i co ogarniamy z ekipą, bo młodych Polaków nie było. Na Greenpointie. Ja chodziłem do szkoły, do elementary, PS31 na Mezro, byłem jedyny Polak z mody. Do junior high school, tak samo jeden Polak. Dopiero kurwa, na końcu ostatni kurwa rok przyjechało tam 2 rodaków. I pójść do high school tak samo. Było rodaków na Greenpointie, ale to było starsi. Bo starsi rodacy, który miał po 40, po 50 latka, przyjeżdżały do Stanach i azbestos, demolajka, kontratorka, mieszkała po 4-5 w jedno mieszkanie. A Greenpoint to był środek. Niewłany środek. Miałeś Williamsburg, Northside, Southside, Knickerbocker, Cooper Projects, DuPont. Miałeś wszystkie inne ekipy. Miałeś swoje greckie chłopaków, miałeś swoje potrykańskie chłopaków, miałeś swoje murzynów chłopaków. I piątki to one kochały przychodząc na Greenpoint. Bo to było 2 minuty z ich domu. 2-5 minut. Przychodziły w piątki, a nasze rodacy większe przyjeżdżało i pracowała na cash, gotówka. Piątek po wypłacie, a ci ich i kroiły. To co ja zrobiłem? Ogarniłem ekipę. Ja i 3 innych chłopaków. Jeden teraz mieszka w Anglii. Jeden wymieniał imiami, nic. Się uciekasz, kurwa, Stanów. I ogarniłem ekipę. Nas zaczęło się nas 3-4, a skończyło nas chyba na 50. No i poszliśmy do ekipy. Powiedziałem, chcecie przychodzić tutaj? I kroić nasze rodaków, to spotkanie w parku. Spotkajcie z nami w parku. I spotkali się z nami w parku. I jedną ekipę w pie, następną ekipę. Wyciszyłem Greenpoint. Krok za krokiem zaczyna się sklep otwierać. Tu i tam. Słuchaj, to jest historia. Nasze polskie filmy, te Pitbull ze Styrkuli. To jest pikusz. To jest komedia. To jest, kurwa, fantazja piękna Hollywood. To jest Hollywood, kurwa. Jak patrzę się na tego, jak są coś opisać konkretne, to nie się zgłoszą się do mnie. To ja im, kurwa, opiszę, kurwa, taką historię, gdzie mogą taki film zrobić, gdzie się ostrają. I to nie jakiś bullshit, tylko prawdziwe akcje. Prawdziwe akcje, które, kurwa, się wszystko łączyło się nawet do walk jak Gołotę i przyjeżdżało z Polski konkretne ludzi na te walkach. Uj. We got history. Major history.